Cześć! Już kilka dni temu szczułam Was z zapowiedzią filmu o włosach, mianowicie o tym, jak udało mi się uzyskać w 1,5 miesiąca przyrost około 6 cm. Jestem zachwycona, nie sądziłam, że uda się osiągnąć taki efekt. Od razu mówię, nie jest to film w żaden sposób sponsorowany, nikt mi nie zapłacił, nikt mi nie dał produktów. Kompletnie opowiadam o własnych subiektywnych opiniach o produkcie, który poszłam, kupiłam, wypróbowałam. Zresztą Wy też mi go polecałyście. Także dzielę się po prostu swoimi dobrociami, które udało mi się wyszperać, wytestowałam na sobie. Jestem zachwycona. O czym to będzie? A zaraz Wam pokażę. Ta-da-da-dam. Odżywka z wyciągiem z bursztynu do włosów i skóry głowy, Jantar. Producenta Farmona, producent polski chyba z Krakowa, z tego co pamiętam. Tak jest, zgadza się. Boże, jak ja kocham tą odżywkę. Słuchajcie, ja miałam włosy bardzo zniszczone, jak widziałyście na filmach zapewne. Bardzo mnie to męczyło, nie wiedziałam co z tym zrobić, podcinałam, olejowałam, to troszeczkę pomogło, poszłam do Olaplex, dzięki temu mam bardzo ładne końcóweczki i tutaj wielkie podziękowania dla mojej fryzjerki, dla pani Justynki z salonu Bordeaux, która jest mistrzem w swoim fachu, natomiast postanowiłam również zadbać troszeczkę o skórę głowy. Przyszło z pomocą. To jedna z Was, dziewczyna, odezwij się do mnie, nie wiem, o złoce Cię wycałuję, poleciła mi tą odżywkę. Kupiłam, ponieważ był taki moment, że te produkty, Farmony pojawiły się w biorące. Kupiłam za 7 zł każde opakowanie. Te opakowania są dla Was, ale o tym na końcu filmu, więc koniecznie dotrwajcie do końca, żeby dowiedzieć się, co trzeba zrobić, żeby zgarnąć jedno z dwóch opakowań. Włosy po prostu zaczęły żyć nowym życiem przez pewien okres wcierań, a może od początku. Powiem Wam najpierw, jak go stosujemy. No, będę musiała niestety otworzyć, ale trudno. Buteleczka wygląda tak, ją się otwiera, tu jest zakrapiaracz, wywalamy troszeczkę na rękę i wcieramy w skórę głowy. Masu, dzięki temu również pobudzamy cebulki włosowe do wzrostu. I zostawiamy. Włoski oczywiście są lekko przetłuszczone i mokre u nasady, ale ja polecam robić to wieczorem i dopiero rano umyć głowę, wtedy jest najwygodniej i tak najbardziej optymalnie dla nas, jeżeli chodzi o względy estetyczne. Co dalej? Ja Wam powiem, że włosy rosły jak szalone. Na początku pojawiły się tutaj, gdzie mam przydziałek baby hairy. Nie, zresztą nie tylko tutaj. Tutaj przy zakolach, tu przy uszach było tego po prostu multum. Takie koguciki odstawały, co mnie bardzo irytowało, bo nie mogłam sobie z tym kompletnie dać rady. Ani chciałam układać ani żelem, ani żadnym lakierem, żeby nie obciążać tych włosów. Mówię, dobra, skoro dbamy i idziemy w systematyczność, to już nie kombinujmy. To było uciążliwe, te baby hairy, które się pojawiały. Włosy mi oprócz tego dalej wypadały i wypadają, więc z wypadaniem tutaj nie podziałamy. Natomiast na pewno wyprodukują Wam się nowe włosy i to gwarantuję, przynajmniej u mnie tak się to stało. Włosy zaczęły rosnąć jak szalone. Ja nie wiem, kiedy one tak urosły, dosłownie mówię, jak byłam ostatnio, za pierwszym razem na Olaplexie, bo wtedy zrobiłam sobie zdjęcia, to te włosy z przodu, które tu widzimy, są dosyć takie długaśne już teraz. One były takie do żuchwy, więc mamy przyrost, gdzie mamy żuchwę, tu mamy żuchwę. No mówię, duży. Dla porównania dam Wam zdjęcia. Z 13 lutego, a no teraz widzicie, jak to wygląda, jest ich naprawdę sporo. Jedynym minusem tego produktu jest, w sumie są dwa. Jeden jest taki bardzo, bardzo, bardzo dziadkowaty zapach. Mi to pachnie wodą kolońską mojego dziadka. Taką, wiecie, z czasów, gdy naprawdę nie było nic. A drugim minusem jest kwestia aplikacji, która jest wcale niełatwa przy takich gęstych włosach jak moje, ponieważ musimy wylać na rękę i dostać się jakoś do tej skóry głowy, wmasować, żeby to rosło. Ja rozwiązałam sobie tą sprawę tak, że zdjęłam ten koreczek, który jest na górze opakowania i przelałam do butelki z aerozolem, gdzie później pasmo po paśmie oddzielałam, pryskałam, oddzielałam, pryskałam, wmasowywałam. W sumie nie trwało to dłużej niż 3-4 minuty dziennie,
a efekt jest warty poświęcenia. Natomiast musimy zachować systematyczność. Polecam, naprawdę polecam, bo włosy są zdrowsze, jest ich więcej, są bardziej zadbane i przede wszystkim naprawdę rosną jak szalone. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję dziewczynie, która mi poleciła ten produkt. Nie wiem, jak odnaleźć, żeby osobiście w odpowiedzi podziękować i powiedzieć, że wypróbowałam, więc wiesz, że wypróbowałam i naprawdę jestem bardzo, bardzo, po stokroć bardzo Ci wdzięczna za tą polecajkę. Mam dla Was małe rozdanie, mianowicie dla dwóch osób, jedna odżywka dla jednej, druga dla drugiej. Napiszcie mi w komentarzu, jakie są Wasze sposoby na wiosenne, ładne włosy. Mogą być to sposoby naturalne, mogą to być sposoby drogeryjne, apteczne. Sky is the limit, więc koniecznie napiszcie mi w komentarzu, jakie są Wasze metody na ładne, wiosenne, zadbane włosy. Dwa komentarze wygrają, czas mamy do 15 kwietnia, więc całkiem sporo. Ja jeszcze raz odżywki niesamowicie polecam, jestem ich najwierniejszą fanką, będę używała ich dalej, można wiem, że przerywać stosowanie produktu, natomiast ja nie chcę. Miłym akcentem związanym z rozdawaniem szczęścia na włosach kończę ten film. Do zobaczenia w kolejnym. Całuję Was serdecznie i pa pa!